dobra, no to poczekamy jeszcze chwilę, jak nie trudzimy do sobie. Czyli jeszcze ma czas, żeby wysłać. No, ja właśnie dzisiaj zaczynam, jadę odebrać buty, właściwie za chwilę Wam polecę jednego szewca, ale najpierw muszę powiedzieć parę słów odnośnie przeglądu, który miałem w tym tygodniu, właściwie serwisu, nie przeglądu. Standardowo wymiana olejów, filtrów i tak dalej, także nic tutaj nadzwyczajnego się nie działo. I w ogóle to odwiedziłem serwis w Markach. I właśnie odnośnie tego serwisu chcę parę słów tutaj zostawić. I myślę, że będą to dosyć ciepłe słowa, ze względu na to, że wszystko było tak, jak być powinno. Kwota do zapłaty taka, jaką wstępnie mi podano za wykonanie usługi. Poza tym czasowo umawiałem się chyba we wtorek jakoś koło południa i zaproponowano mi termin na czwartek wieczór. Oczywiście wieczór jak najbardziej mi odpowiadał, ze względu na to, że mogłem wszystkie kwestie pracowe sobie poogarniać. Nie musiałem z tego tytułu prosić o dzień wolny, czy o jakąkolwiek tam zmianę, jeżeli chodzi o godziny pracy. Wszystko udało się zamknąć chyba w półtorej godziny, także czasowo też całkiem pozytywnie. No i samochód wrócił do mnie wyczyszczony, wymyty. No wnętrze to już nie pachnie tymi wszystkimi środkami, które tutaj były użyte. No dobra, żona twierdzi, że pachnie. Ja nie za bardzo to odczuwam. No to tłakiem. Z zewnątrz niestety też już tej czystości nie widać. Bo akurat jak odbierałem, to padał deszcz. No i właściwie od tego czasu cały czas jest jazda w deszczu. Gdzie to jedzie? Nie wiem. Tam jedzie. Dobra. To akurat ma zielone światło. Co jeszcze? Chyba poprawili mi ustawienie świateł, bo wyraźnie widzę, że świecą nieco lepiej. Oczywiście te światła w Toyocie nie są jakieś rewelacyjne, ale zauważam poprawę, jeżeli chodzi o ich działanie. Żarówek nie wymieniano. Przynajmniej tak mi podano. Znowu coś gdzieś jedzie, a tym razem tutaj karetka. Co to się dzieje, że tak na sygnałach tutaj po tym centrum jeżdżą? Sobota. Tak. W każdym razie dostałem tylko informację, że właśnie światła były skontrolowane, ale nic nie wymieniano. Przy okazji dowiedziałem się, że w moim samochodzie można dodać drugi zestaw czujników do ciśnienia w kołach. Także to otwiera możliwość posiadania dwóch kompletów całych kół, a nie tylko opon letnich i zimowych. I już siedzi mi w głowie taki jeden model Felk Toyoty, na który zachorowałem jakiś czas temu. I ta choroba się rozwija, ale jak na razie nie ma na nią finansowania, na leczenie. Także musi to odczekać jeszcze trochę. Co? No i dowiedziałem się też, że niestety nie ma możliwości poprawy tej stacji multimedialnej, że tak sobie zażartuję, która tutaj jest zamontowana na taką, która by obsługiwała Apple CarPlay i Android Auto. No, a tutaj przez wąziutką bramę właśnie wjeżdżam do szewca. Nie każdy wie, że tutaj jest taki zakład szewski, chociaż reklamy są od zewnątrz. No i też nie każdy będzie wiedział, że tutaj trzeba przejść właśnie przez taką bramę i tutaj wewnątrz podwórza jest zakład zlokalizowany. Ja szybko sobie wyskoczę, powinno już być. Pani czeka na ciebie. Pani już na mnie czeka. Jestem w sumie pół godziny później niż powinienem być oryginalnie, więc może być tak, że tutaj na mnie specjalnie czekano. Mam nadzieję, że nie, bo zakład do 14, ale dowiemy się za chwilę. Już, nie pisz, już masz klucz. Dobra, wszystko się udało, buty są pięknie podkute. Także można z nich dalej bezpiecznie korzystać. O, i właśnie tutaj
jest ten zakład szewski. Problematyczne trochę jest to, że tutaj jest dość wąsko i często nie ma jak zawrócić. O, tutaj jest wejście. Mam nadzieję, że to dobrze widać. A ja spróbuję się tu jakoś obkręcić, nie uszkadzając nic. No, usługa wykonana ekspresowo. Dzisiaj o 10 rano, jak tylko nastąpiło otwarcie, to buty zostawiłem, a teraz już są dla mnie gotowe. To jest bardzo wąski przejazd, a tutaj jest irlandzki pub w Kielcach. Najlepszy. Nie wiem, czy najlepszy irlandzki, to chyba jedyny. Nie. Także jeżeli ktoś ma ochotę tutaj spędzić miło czas słuchając takich irlandzkich przebojów, no to tutaj właśnie stanął tak tym dostawczakiem, że nie widać cokolwiek nadjedzie. Dobra. Trochę na czuja, trochę na farta i udało się. Dobra, teraz jeszcze zakupy. I co? I jutro gotujemy hinduskie. Tak. Przynajmniej taka próba ma nastąpić. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Tak, w ogóle jeszcze z dzisiejszych dokonań to przypomniałem sobie, jaką to katorgą jest korzystanie z samochodu z manualną skrzynią biegów. Musiałem sobie przypomnieć, jak się ogarnia sprzęgło, bo zabrałem samochód mojej mamy na badania techniczne, bo tam już się termin zbliżał ku końcowi. No i ona niestety ma z manualną skrzynią biegów. Ja nie mogę powiedzieć, że mam z automatem, bo wiem, że to jest przekładnia ECVT, także to też nie jest do końca skrzynia automatyczna, ale no na pewno nie jest to skrzynia manualna, co do tego chyba wszyscy się zgodzą. Jakże zdecydowanie przyjemniej się tutaj jeździ. To trzeba być wprowadzony. Kotek, chcesz odbierać dzieci, to raz, dwa, że wiesz, w razie czego będziesz siedział w szatni, jakby się Asia rozpłakała. Dobra, w drodze losowania tym razem trafił się ten sklep. I opcja skasuj się sam. Kasy samoobsługowe. Miało być szybko. Ta. Miało być. Podałem chili. Akurat na sztuki, bo będzie mi potrzebne na jutro. Do obiadu. No i też problem, no bo w sekcji warzywa taka pozycja nie występuje. W żadnym innym menu tego nie znalazłem. Wyszukiwanie po nazwie zwróciło, że coś takiego nie występuje w tym sklepie. Zgłosiłem tam, jest taka opcja pomoc. Oczywiście kasa w międzyczasie zaczęła krzyczeć właśnie o to, że coś zabrałem ze strefy pakowania. No ale obsługi nie ma. I czekamy, czekamy. Rozglądamy się po sklepie. W końcu pani, która siedzi na kasie obok takiej manualnej, gdzie nie skanuje się samemu, tylko pracownik sklepu skanuje zakupy. Zorientowała się, że coś jest nie tak i wezwała dodatkowego pracownika, żeby pojawił się przy kasach samoobsługowych. Już klient obok nas, który również kupował chili, miał dokładnie ten sam problem co my. A co jeszcze śmieszniejsze, to chili, które jest sprzedawane na sztuki, nie na wagę, jest na tyle lekkie, że jego pojawienie się w strefie pakowania również nie zostało odczytane. I to był kolejny problem, no bo nie mogę zapłacić, chociaż był to ostatni produkt, który był do policzenia. Nie mogę zapłacić, no bo artykułu nie ma w strefie pakowania. Dopiero pani z obsługi, która była też przy kliencie obok, powiedziała, żeby dorzucić tam jakiegokolwiek batona, no zapłacić i potem go odłożyć na półkę. Ale normalnie, no widać, że system jest niedopracowany. Znowu się ciemno zrobiło. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek kamera daje radę, jeżeli chodzi o ścieżkę wideo. W każdym razie, no właśnie byłem w tym pięknym budynku Kieleckiej Galerii Korona. Ale to tylko dlatego, że
pojawiły się drobne komplikacje w kwestii mojego przeniesienia numeru od operatora A do operatora B. I trzeba było tutaj parę kwestii wyjaśnić. Mam nadzieję, że po aktualizacji danych już wszystko dalej przebiegnie sprawnie, bo szczerze powiedziawszy trochę denerwująca jest sytuacja, gdzie coś nie idzie tak, jak powinno. A teraz udaję się już bezpośrednio na spotkanie ze znajomymi. Właściwie to jak jestem czasowo. Jeszcze mam spokojnie zapas. Został mi kwadrans do umówionej godziny, a że zbyt daleko nie mam, to powinienem zdążyć.